Wygląda na to, że przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na pierwszego drona od DJI w 2019 roku. Ale w międzyczasie, już w środę, czyli 17 lipca o godzinie 9 czasu wschodniego, standardowego, czyli około godziny 16 naszego czasu polskiego, będziemy mieli premierę nowego gimbala DJI. Przynajmniej tak to wygląda. I z tego co widać, jest to gimbal lżejszy i sprytniejszy niż kiedykolwiek wypuszczono, kiedykolwiek wyprodukowano. Jak pamiętamy, ostatnim produktem jest Ronin S, który jest dość ciężki i wielu youtuberów się wypowiadało na ten temat, że jest faktycznie ciężki. Ja mam, staram się ćwiczyć i słuchajcie, mam silne ręce, ale mimo wszystko po kilku minutach wymiękam z tym Roninem, faktycznie teraz go ćwiczę. Natomiast tutaj jest szansa na to, że uzyskamy wreszcie gimbala do lustrzanek czy bez lusterkowców, który będzie lżejszy i bardziej praktyczny w codziennym użyciu. No myślę, że to jest właśnie ten kierunek, zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, natomiast Ronin S, tak jak mówię, on jest fajny do krótkich ujęć, natomiast nie wyobrażam sobie całodniowych ujęć właśnie typu vlog lustrzanką. Dobrze, czyli challenge accepted, godzina 16 naszego czasu w środę, to jest to wydarzenie, natomiast co do Sparka, jak pamiętamy, Spark 2 jest przesunięty, jeżeli chodzi o jego premierę. Nastąpiła zmiana w priorytetach w firmie DJI i na dzisiaj nie mamy określonego terminu premiery Sparka 2, ale jeżeli właśnie ten nowy gimbal wejdzie, jeżeli faktycznie to była ta zmiana w priorytetach, jeżeli DJI widzi rynek dla tego typu produktu i widzi większy rynek, większy potencjał niż dla Sparka, myślę, że warto poczekać trochę. W tej chwili też widać na stronach już tych zakupowych DJI, że na przykład Spark w tym kolorze czerwonym jest niedostępny zarówno w wersji podstawowej Lava Red, jak i w wersji Fly More Combo. Jest out of stock, czyli widać, że magazyny powoli są opróżniane. W tej chwili dostępny jest tylko biały. Dobrze, tymczasem do środy zobaczymy, jak wygląda nowy gimbal od DJI. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do ćwiczyć Roninem. Na razie.